Не хватает ли кромства мгла? Ча-ча-ча. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ogłoszeniem w dzienniku ustaw o mobilizacji i ustawy o sądach powszechnych. To jest ta ustawa jedna i jedyna z trzech, którą podpisał pan prezydent. Natychmiast Komisja Europejska się tym zajęła, zresztą nie tylko tym, także sprawą Puszczy Białowieskiej, Kornika Bułgarza, nawet skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wniosek, żeby Trybunał natychmiast zablokował trwającą wycinkę. I co ciekawe, natychmiast praktycznie taką decyzję od ETS-u uzyskała. Występował naturalnie Franz Timmermans jako wielki przyjaciel wolności, demokracji, praw człowieka tylko w Polsce. Nękanie. Podpisałem, że ta ustawa po prostu do poprzedniego parlamentu, podpisałem prezydent przez parlament, podpisałem prezydent przez prezydenta na początku tego roku i komisja nie ma
ustanowiono rozszerzenie tej sprawy, ponieważ nikomu w Polsce nie przyszło do głowy, że skarży się na to Komisji Europejskiej. Natomiast w związku z tym, że no właśnie ta tajna opozycja skarżyła się na tę ustawę podpisaną przez pana prezydenta Mieszka Kruszewa, to znaleziono właśnie tego rodzaju naruszeniem prawa europejskiego. Oczywiście moim zdaniem ten zarzut upadnie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ale to jest wtedy napsuje nam mechki i zdaje się, że to chodzi o komisji, żeby nas po prostu bez przerwy nękać. Ojciec przyjął tę sprawę pustydział, jeśli nie mamy czasu, żeby tam tego wiedzieć, że to bardzo często nawiązanie nie mówi o tym pan minister, profesor Mężczyzną, ale to no, tak, że wygląda na nas, to próbuje reagować. O
on podpisze tę ustawę, wyprowadzimy się na trawę. Bo Niemcom to nie jest dla Rosji, mówią wprost, że to nie jest projekt polityczny, tylko projekt biznesowy. A więc Stany Zjednoczone doprowadzą najprawdopodobniej do tego, że w tym wypadku... Stany Zjednoczone... ...która traktatem lizbońskim gwarantowała Polsce i innym krajom europejskiego... To są Stany Zjednoczone... ...ludzie patrzący na tą rzeczywistość wreszcie zrozumieją, jak wyglądają... ...jak wygląda ta rosa interesów i jak Niemcy spontanie wręcz... No widzicie Państwo, tak jak Janek Witek mówił, że Stany Zjednoczone właściwie to one nigdy nie były za Żydami, bo one tam kręcą i tam wróżdżą w tym USA, a zwłaszcza jak przepędzili przez Warszawę do Łodzi z Anglo-Ameryki Białystok ich wszystkich, to tam w Anglo-Ameryce Białystok mało, teraz mało jest. Ale wiecie Państwo, jak wojna, zakończenie wojny, to Stany Zjednoczone zainterweniowały, że w Hamburgu czy w tych innych miastach wszystko paliło się, płonęło, że Niemców trzeba było chociaż jakoś tak upokorzyć do samego końca za tę wojnę, za obozy koncentracyjne, za mordowanie ludzi, za znęcanie się nad Żydami. Miliony, duże miliony, miliony. Zamordować człowieka to jest dożywocie, a tu miliony? To ile tego dożywocie? Ile tego dożywocie? Nie powinniśmy się przejmować, żeby sklepowodzi spłukować. Bardzo Jezu, tych uchodźców, tych szpiegów. Ale jak to jest, panie doktorze, że Berlin łamie traktat europejski, sprawę Schengen, ochronę granic zewnętrznych, nie konsultuje przecież zapraszając do siebie tych imigrantów. Komisja Europejska, która broni Berlina i próbuje ratować Angelę Merkel w tej sytuacji, w jakiej też się Niemcy znalazły, łamie traktat europejski. Nie tylko zresztą w tym, ale o tych sprawach, o których mówiliśmy wcześniej również. Próbuje łamać suwerenną politykę imigracyjną i inną poszczególnych państw członkowskich. No i zajmują się tym, że to niby Polska łamie. Po prostu zażądać zdecydowanej debaty o przyszłości Unii.
polegającej na tym, że albo rzeczywiście Unia idzie do przodu na podstawie tych trzech zasadniczych swobód, a więc swobody przepływu towarów, swobody przepływu usług, kapitału i ludzi, i rzeczywiście w tej sprawie posuwamy się do przodu, ale też dajmy sobie spokój, bo to nie może być tak, że te zasadnicze sprawy zostawiamy na boku, natomiast Komisja Europejska to już miesza się w polityki, do których nie ma zupełnie prawa, nawet na podstawie traktatu lizbońskiego. Myślę, że taka poważna dyskusja gdzieś w późną jesienią tego roku czeka nas w Unii Europejskiej. Bez tego bowiem Unia Europejska gdzieś lekło przyszłą łóżkę. No i to ukorzenie pewnie byłoby możliwe, gdyby premierem został Donald Tusk, jak chce prasa, przynajmniej część prasy niemieckiej. Nie wiem, czy pan czytał pana jakiegoś... Tak, właśnie wydarzył się powrót już w 2019 roku. Byłby wymarzonym partnerem Niemiec. No tak, jak był przez 7 lat, proszę ojca. Wtedy nie było żadnego konfliktu, bo rzeczywiście Polska mówiła głosem niemieckim i w związku z tym wtedy konfliktu nie było i Komisja Europejska nie miała powodu, żeby atakować Polskę. Teraz, kiedy bronimy to bardzo skutecznie polskich interesów, rzeczywiście jesteśmy objęci tego ataku. Co więcej, wokół nas zawiązała się znacznie większa grupa, bo państwa Trójmorza to jest już kilkanaście państw, 150 milionów konsumentów, a więc 1/3 Unii Europejskiej. To poważny organizm. Gdyby on chciał ze sobą współpracować w ramach Unii Europejskiej, to myślę, że ten biegun francusko-niemiecki miałby swoje przeciwieństwo. Tak staramy się postępować. My nie chcemy występować w Unii Europejskiej, ale chcemy stworzyć taką sytuację, żebyśmy wreszcie byli partnerem dla tych największych. Sierpnia będzie gotowa do przesłania Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie Puszczy Białowieskiej, poinformował dziś na konferencji minister środowiska profesor Jan Krzysztof. Szef resortu zapewnił ponadto, że ministerstwo działa zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Podkreślił też, że resort wyśledził w sprawie wycinki we wskazanym wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej terminie. 21 lipca tego roku wpłynął wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o powstrzymaniu działań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej. W tym wniosku była zawarta informacja, że mamy czas, aby odpowiedzieć na ten wniosek do 4 sierpnia. Ministerstwo Środowiska wywiązuje się z tego i do 4 sierpnia na pewno taki wniosek będzie gotowy do przesłania Komisji Europejskiej. W ubiegłym do ministerstwa trafiła wstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinania drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, odnosząc się do tej kwestii, wskazał, że ewentualne kary finansowe, jakie Bruksela mogłaby nałożyć na nasz kraj w sprawie wobec nieprowadzonych puszczy działań ochronnych, są niewspółmierne ze skalą strat po ich zaniechaniu.
My wyceniliśmy w oparciu o inwentaryzację tę stratę. Ona wynosi 2 miliardy złotych. Całkowite zaniechanie działań ochronnych byłoby dla nas wielkim zdziwieniem, gdyby to było w zamyśle Trybunału Sprawiedliwości, żeby zaniechać działań ochronnych, to wynosiłaby nam ewentualnie ryczałtowa kwota 4 miliony euro oraz 4 złote za euro, to jest 16 milionów złotych. Naprzeciw 2 miliardów złotych straty, którą wyceniliśmy, pozostawiam to bez komentarzy. W kwietniu Komisja Europejska podjęła decyzję o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce. Sam Bruksela zarzucała Polsce za naruszenie niektórych przepisów dyrektywy 12 i siedliskowej. Resort środowiska zapowiedzi zapewniał, że działania w Puszczy są prowadzone i wynikają z prawa krajowego i europejskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał Polsce do 4 sierpnia czas na udzielenie odpowiedzi w sprawie wyniki po tym, gdy Komisja Europejska złożyła wniosek, by podjął decyzję o jej zablokowaniu. Kolejna zagraniczna instytucja zabiera głos w sprawie reformy sądownictwa w Polsce. Agencja ratingowa Moody's w najnowszym raporcie twierdzi, że przeprowadzane przez rządzących zmiany w sądownictwie mogą negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w Polsce. Zdaniem agencji reforma wymiaru sprawiedliwości zagraża także niezależności sądownictwa i może mieć wpływ na wzrost ryzyka korupcji. Według Moody's inwestycje w Polsce mogą także ucierpieć przez dalszą eskalację sporów z Komisją Europejską. Szkoda, że agencje, które uchodzą za profesjonalne, bawią się w politykę, mówi wprost europosłanki Zbigniew Kuźniuk. No jeżeli argumentem jest możliwe wzrost korupcji w sytuacji, kiedy właśnie od roku 2016 mamy wyraźny spadek na korupcji w Polsce i Polska na tych wszystkich rankingach nie się to kuruje, jeżeli chodzi o zmniejszenie poziomu korupcji. No to oznacza, że taka agencja wiąże od razu z rzeczywistością, że rzeczywiście posługują się kajkami. W pierwszym roku tego roku z usług PKP interwizji skorzystało już ponad 20 milionów osób, co jest najlepszym wynikiem od 2010 roku. Jak poinformował przewoźnik komunikacji, tylko w czerwcu liczba przewiezionych osób to blisko 4 miliony. Zaznacza, że dobre wyniki przewozowe nie są efektem uruchamiania nowych pociągów, ale zwiększonego zainteresowania usługami przewoźnika. Szacuje się, że w tym roku PKP interwizji może zakończyć rok z wynikiem wynoszącym ponad 39 milionów przewiezionych pasażerów i niemal milion poprawić wynik z ubiegłego roku. Przewoźnik poinformował również, że coraz większym zainteresowaniem podróżów cieszy się sprzedaż biletów online. W ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku taką formę zakupu wybrało 41% pasażerów. Polskie sieci elektroenergetyczne monitorują sytuację i nie przewidują w najbliższych dniach większych problemów. W rozmowie z redakcją Radia Maryja rzecznik PSM Beata Jarosz powiedziała, że w czasie silnych upałów, głównie ze względu na powszechnie używane klimatyzatory, zapotrzebowanie na energię wzrasta. Podkreśliła jednak, że przygotowane projekty pokazują, że konieczna rezerwa zostanie zachowana. Dodała, że operator systemu przesyłowego w momencie trudności ze zbilansowaniem skorzystać może z środków zaradczych, m.in. polegających na redukcji dostaw dla zakładów, w których zostały podpisane umowy. Nie powinniśmy mieć trudności właśnie w pokryciu zapotrzebowania na tę energię, nawet w podwyższonym stopniu nie powinno dojść do żadnych zakłóceń w pracy systemu. Gdyby wypowiedzieli krajowej dyspozycji mocy, to bardzo odrożnie przejście szczegółowo obserwują system, żeby w razie tego reagować, ale proszę pamiętać też, że operator systemu przesyłowego, który są PSE, ma do dyspozycji również środki zaradcze, także gdyby były trudności w pokryciu tego zapotrzebowania, to mamy jeszcze środki zaradcze, których możemy użyć. Na razie nie ma takiej potrzeby i nasze prognozy, mimo właśnie tych wysokich temperatur, są dosyć bezpieczne. Tymczasem IMGW ostrzega przed upałami. Wydane ostrzeżenie 3 stopnia dla 4 województw. W 7 województwach obowiązuje alert 2 stopnia. Alert 3 stopnia obowiązuje w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Ostrzeżenie 2 stopnia obowiązuje dla województw lubelskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. I to informacją do zakończenia wiadomości w Radiu Maryja. Thank you.
Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową w 2 godziny.